Cześć ziomeczki, dzisiaj witam Was serdecznie w kolejnej serii pod tytułem Jedzonko i racje żywnościowe wojskowe. Zestaw amerykański, klasyczny mre, jednoposiłkowe. Będzie się składało na jakieś kuleczki mięsne w sosie marinara i oprócz tego jakieś dodatki. Natomiast później, jak tylko zjemy, weźmiemy troszeczkę, nabędziemy sił i lecimy na strzelankę. Jak możecie zauważyć, nawet ubrałam się pod kolor, w przeciwieństwie do leci francuskiej. Mam na sobie klasyczny multika, łącznie z kamizelką. Kamizelka to jest genialna opcja, jeżeli kurtka nie jest ocieplona, bo jest naprawdę w niej mega cieplutko i przyjemnie. Całość jest wytworem demobilu. Nie mam na sobie absolutnie chyba nic nowego poza laryngofonem. To jest oryginał? Mundur? Tak. Mundur jest oryginalny. Jeszcze brakuje mi tylko camelbacka, bo camelbacka też mam i kupione to wszystko było na jednej z imprez właśnie poświęconej militarium i tego typu rzeczom. Także jak najbardziej polecam imprezki w Bornem Solinowie, bo możecie mega zaoszczędzić, a można naprawdę znaleźć fajne itemy i sobie coś przywieźć. A to zawsze jakaś, ja mam fajne poczucie, bo to chodzi, że na przykład camelback był podpisany, więc sobie myślę, że no pewnie pił z tego jakiś pan podczas misji w Afganistanie, jakoś tak się od razu czuję lepiej. W takim razie zabieramy się za unboxing. Dzisiaj mam już na sobie rękawiczki, przygotowałam się, ale i tak rączki mi marzną pieruńsko, także rękawiczki są fajne, no bo rzeczywiście mają wszelkie osłonki na kłykcie. Do tego mają wstawki skórzane, tutaj też mają poduszki. Do tego jest magiczny paluszek, żeby było wygodniej, ale poza tym jakichkolwiek właściwości cieplnych kompletnie nie ma. Standardowo nie mam nożyczek, dlatego... O kurde, będzie ciężka misja. O, pięknie wyszło. I tutaj mamy w porównaniu z racją francuską, patrzcie co się rzuca w oczy, wszystko jest w kolorach kamuflażu, smutne, zielone i brązowe. Tutaj mamy porcję jedną na trzy, prawdopodobnie będzie to łącznie 1200 kalorii. Danie główne, tak jak powiedziałam, mamy kulki mięsne. Do tego pewnie będzie jakiś piciu, ale mam trochę za mało wody, więc myślę, że piciu nie zrobimy. Otóż widzę, chyba będzie jakieś ciasteczko. Dobra, wyciągamy po kolei, zobaczymy co tam mamy. Jako pierwsze mamy... What? Aha! Mamy te nasze kulki mięsne. Jak widzicie, no nie zachęca. Opakowanie zdecydowanie nie jest zachęcające. O! Ciasteczko z kawałkami czekolady. Dalej mamy... Mamy wołowego sticka w sosie teriyaki? To nazywa się teriyaki beef stick. W każdym razie to coś wołowego i jakiś patyk. Dalej mamy... ser, sos serowy z jalapeno. Mega ostry. Myślę, że będzie coś na zasadzie serka topionego. Piękna brązowa łyżka. W końcu jakaś taka ładna, nie wymyślana, nie łamana. Tutaj mamy woreczek, hermetycznie zamykamy z papierem toaletowym, mamy sól, mamy tutaj mokrą chusteczkę, mamy cukier, mamy dwie gumy, może w końcu uda mi się trafić na cynamonową, bo cały czas wszędzie są miętowe, a ponoć też jest szansa, że się trafi na cynamonową. Tutaj mamy torebkę na gorącą wodę, idealną do robienia kawy i zobaczcie, to jest czegoś takiego mi brakowało właśnie zarówno w racji polskiej, jak i w racji francuskiej. Jest osobne opakowanie właśnie na napoje. Nic tutaj nie ma, tutaj się po prostu wsypuje, ale w końcu jest coś przygotowane. Nie ma kubka, ale przynajmniej jest fajny woreczek z wskazaniami wody, ile powinno się użyć. Tutaj mamy wiśniowe ciasto. Ciasteczko wiśniowe, też w formie brei. Wszystko jest takie brejowate, poza tym naszym ciastkiem czekoladowym. Dalej będzie, o, tu mamy podgrzewacz. I podgrzewacz, z tego co widzę, będzie funkcjonował na podobnej zasadzie właśnie co polski. Soczek. Soczek pomarańczowy, nie. Soczek pomarańczowy? Tak. Picie pomarańczowy, napój. Ale bez żadnego to nie jest żadny izotonik, tylko zwykły napój pomarańczowy. W saszetce. Prawdopodobnie też można do niego po prostu wlać wodę i będzie spoko. I ostatnia rzecz, jak widzicie, no nie jest tego dużo, no ale tak jak powiedziałam, to jest porcja 1 na 3. I tutaj mamy, o, pyszne chlebki. I to jest kolejna rzecz, której mi brakowało właśnie w racji francuskiej. Tam, jak pamiętacie, mieliśmy ser do kanapek i do tego dżemik, ale nie było żadnego nośnika, żadnego chleba, żadnego suchara. A tutaj są genialne chlebki włoskie, czyli idealnie nam się sprawdzą do naszego sosu serowego. Bierzemy się do robienia.
Na pierwszy ogień pójdzie nam nasze danie główne w postaci tych kulek mięsnych. One są jakieś takie małe, myślałam, że to będzie na zasadzie jakichś klopsików czy coś, no nie wiem. Nie widzę tego. Dobra, rozrywamy. Będziemy musieli uzupełnić to wodą. Bierzemy te nasze fantastyczne mięsne kulki. Teraz zobaczę, które to było. Proszę bardzo. I robimy w tenże sposób. Czyli kładziemy tutaj, przykrywamy to, kładamy sobie do tej naszej sakiewki, by ciasno siedziało. No i coś tam sobie bulgocze. Nie jest to takie spektakularne jak w przypadku polskiej. We francuskiej było inaczej, bo tam był klasyczny podgrzewacz. Tutaj coś się niby tam dzieje. Włożymy to tutaj. Weźmiemy sobie teraz coś, na co mocno czekam, bo jestem fanką wszystkiego, co jest mięsne. Kocham kabanosy we wszelkiej postaci i mam nadzieję, że to mnie też nie zawiedzie. Jestem fanką w ogóle suszonej wołowiny, bo jest pyszna. To wygląda jak kabanos. Jestem taka zawiedziona, co to jest. Generalnie czas podgrzewania, tak jak sobie, możemy sobie mniej więcej ogarnąć na podstawie tego, ile będzie nam pracował ten podgrzewacz, więc myślę, że to będzie w granicach 15 minut max, nie więcej, no bo później to już zaczyna się i tak ochładzać, to może sobie chwilę postać, ale generalnie jest tak napisane, że powinno być spożyte w około od pół godziny do godziny od momentu podgrzania. Z konsystencji żelka. Wygląda trochę jak żarcie dla psa. Kolor też ma średnio zachęcający od środka. Nie wiem. No nie wiem. Nie wiem. Jak surowe mięso z keczupem chyba. Tak, o tak, tak to porównuję. I w takie strasznie intensywne smaku. O, aż mi łza poleciała. Na to jednak nie czekałam. Kabanosy nasze są lepsze. To znaczy przy pierwszym gryzie jest fajny, jest zastanawiający, tak ja chciałabym zjeść jeszcze, ale już przy gryzie, drugim gryzie zapominamy o wszystkich pozytywach z pierwszego gryzu i już mamy dosyć. Także to jest coś, co jest tylko i wyłącznie na gryz, chowamy do kieszeni i przypominamy sobie o tym za parę godzin, kiedy już będziemy zdychać z głodu. Tego nie polecam. Sama bym tego nie kupiła, jakbym kupiła, to bym chyba zwróciła. Niedobre. Bardzo niedobre. Tutaj mamy teraz coś przepysznego. Tak jak już mówiłam, obłędnie pachnie. Chlebek włoski jest mięciutki. To jest fajne, że mamy coś, co jest typu właśnie takiego hermetycznie pakanowanego instant, ale jest mięciutkie, nie jest sucharem. Pyszne. Jest lekko suchy, ale przez to, że jest miękki, naprawdę jest fajny. Troszeczkę w konsystencji jest jak to bułeczki maślane. I do tego bierzemy sobie nasz ten sosik serowy, który już widzę, że ma konsystencję zwykłego serka topionego, ale powinien być z jalapeno, czyli będzie cholernie ostry. Ale nawaliłam. Nie, ale chlebki są boskie. O Jezus Maria, jakbym znalazła takie stacjonarnie, to bym się zachwyciła. Pyszne. No. Chlebki są pyszne. Zarąbiste. To jest ostre. Picie zostawiamy, bo nam chyba nie styknie wody. Bierzemy się za ciasteczko. To będzie mega twarde chyba. Co jest właśnie fajne w racji amerykańskiej, że jest bardzo dużo konsystencji. Bo akurat w tej konkretnej miałam jeszcze wcześniej inną i tam było wszystkie jakieś takie dziwne i jałowe, więc tutaj jest tak, mamy właśnie te chlebki, które są takie dość mięciutkie. Jest serek topiony i to jest pieruńsko twarde ciastko. Taki zębołamacz. Zobaczymy, jak będzie właśnie w kwestii dania głównego i tego naszego jeszcze deseru. Wygląda przepięknie. Patrzcie, jak taki wielgachny piegusek. Śliczne. Kaloryczność takiej porcji to jest około 280 kalorii. Takie ciasteczko ma 60 gram. Także, nie no, oczywiście, że nie zjem na wizji całego. Mega kruche, ale pyszne. Jak piegusek? Lepsze niż pieguski. Bo czuć migdały. Lekko czuć migdały. Bardzo dobre, naprawdę. Lepszy niż piegusek. I bierzemy się teraz, zanim przejdziemy, znowu biorę wszystko od tyłka strony i na koniec będę brała danie główne. I mamy ten nasz wiśniowy
kobler. Ten kobler, to jak sobie poczytałam, to jest taka forma ich kruchego ciasteczka, ale tu już można pod palcami wyczuć, że to zdecydowanie kruche nie jest, więc musi to być po prostu jakaś taka namiastka. Wszystko się fajnie otwiera, od razu nam się tworzą takie piękne łódki, naczynka jakby do jedzenia, więc to jest kolejny ogromny plus. Mi się to właśnie bardzo podoba, bo tak wszystko pięknie przemyślane. O Boże, zobaczcie, jaki piękny kolor! To jest mój ukochany kolor, patrzcie. Ciężko stwierdzić. A co to jest, zęb? Wygląda, nie, powiem wam, wiecie, jak mi się to kojarzy? Jak wnętrzności. Wygląda jak wnętrzności. Ale pachnie wiśnią. Mega intensywnie pachnie wiśnią. I lecimy. Sprawdzamy. Jest dużo jakichś takich grudowatych rzeczy. Smakuje jak owoce po kompocie. No. Są kawałki właśnie takie jakby gotowanej wiśni. Jest do tego jeszcze coś takiego ciastowatego, ale to wszystko jest takie mięciutkie, jak surowe trochę ciasto. Albo jakby ktoś wrzucił pokruszone ciasteczka, które po prostu pod wpływem tej ilości wody i wilgoci wzięły namokły, ale poza tym smakowo jest przepyszne. Nie ma. Nie zjadłam tego sama, przyrzekam, dałam mu kilka łyżek swojemu kamerzyście. Jestem taka, ale mogłabym być. Sięgamy sobie po nasze danie główne, będziemy rozpakowywać. No jest generalnie torebka lekko ciepła, ale może nawet nie lekko, tylko bardzo ciepła. Jeszcze zanim otworzę sobie, wezmę to, lepiej rozprowadzę tą temperaturę. O. Widzę wściekle czerwony. Dlaczego to się nazywa sos marinara? Ja właśnie nie poczytałam wcześniej. O, żeż ty. Daje jak spaghetti. Dosłownie. Jak spaghetti Napoli. Ale jest letnie. Jest mega intensywne smaku. Bardzo pomidorowe. Zobaczymy sobie tego klopsika. No czuć tam mięso, ale brakuje mi makaronu. A to są klopsiki czy makaron? No klopsiki, ale patrzcie, ile jest tego sosu. No aż się po prostu prosi, żeby tam był jakiś ziemnior. Mega intensywne, co? Nie mega intensywne, tylko normalne. Jakby ktoś nawalił pomidorów. Absolutnie. Po prostu. Tak, ja czuję pomidory. I jest ciepłe. Mhm. Nie, ale jest takie, jakie ma być. To jest optymalna właśnie temperatura pokarmu do spożycia, bo nie parzy w język. Ale jest naprawdę... O, ten był zimny. O, no właśnie. Także no wszystko zależy od tego, jak to się wszystko ułożyło. Ja też nie byłam w stanie tego tak dobrze rozgryźć. Ale smak? No, przyznaję, mocne 9,5 na 10. Bardzo dobre. Jak sos do gołąbków. O, no, to jest coś na pograniczu właśnie sosu Napoli z sosem do gołąbków. Albo gołąbek bez kapusty. Tak, to smakuje jak gołąbek bez kapusty. To macie porównanie. Porcja taka optymalna, no na jeden posiłek. No to nie jest coś, czym bym się najeść na cały dzień jakiejś takiej ostrej charówy, ale jak najbardziej na jeden posiłek się nadaje. Więc jeżeli będziecie chcieli któregoś razu wybrać się do lasu i będziecie chcieli dobrze zjeść, myślę, że jak najbardziej racja polska, później amerykańska, na samym końcu francuską. Zarówno przez wygodę, jak i dobór potraw. Dlatego ja was żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Mam baterię, także mogę wam zaprezentować, jak on nam funkcjonuje. Wszystkie dane techniczne już są podane. Zobaczymy teraz, jak to nam działa.